Witam Państwa. Minister spraw zagranicznych Niemiec, Westerwelle, powiedział w wywiadzie radiowym, że Rosja jest sąsiadem Niemiec i ich strategicznym partnerem. Co do partnerstwa, to nie mam żadnej co do tego wątpliwości. Myślę, że Państwo również, ponieważ wielokrotnie Polska mogła się o ich partnerstwie, bliskim zresztą, przekonać. Nawiasem mówiąc, czasem to partnerstwo dążyło rzeczywiście do tego, żeby być dosłownie partnerem, sąsiadem. Co to oznacza dla nas taka wypowiedź pana ministra spraw zagranicznych Niemiec? Oczywiście możemy wziąć pod uwagę, że minister może być po prostu niedouczony. Not ignorant, no ma prawo. To nie zbrodnia. Ale też nie możemy lekceważyć innej możliwości. Otóż prawdopodobnie Polska pod obecnymi rządami PO zupełnie nie liczy się w polityce międzynarodowej. I to może być przyczyną właśnie takiej, a nie innej uwagi. A przynajmniej nie liczy się więcej, niż pan liczy się ze swoim lokajem. Może czasem zamieni z nim parę słów. Może czasem poklepie po ramieniu. Ale raczej nic więcej. To też nawet jeśli między dwiema posiadłościami panów znajduje się domek lokaja, to i tak go nie dostrzegają panowie, bo panowie sąsiadują ze sobą. Nie z lokajami, nie ze służbą. Ale to by jeszcze nie było tak źle, jak wygląda, gdyby Polska tylko była lekceważona. Bo przecież można zmienić rząd i można odzyskać pozycję. Co jednak, jeśli wypowiedź pana ministra oznacza, że faktycznie Polski nie ma? No, przynajmniej teoretycznie musimy to wziąć pod uwagę. Czyli, że lokaj mieszka chwilowo na posiadłości jednego z panów. Może nawet dzieci służącego nie mają pojęcia, że nie mieszkają w swojej własności, lecz są na łasce niekoniecznie sympatycznego pana. Gdyby tak było, to odzyskanie szacunku wśród innych panów, czyli na arenie międzynarodowej, może być niemożliwe, bo panowie na to nie pozwolą, zwłaszcza ci, co ze sobą sąsiadują. Ta ostatnia obawa jest poważniejsza. Oznacza bowiem, że albo stanowimy własność Niemiec, albo Rosji. Ewentualnie część nas jest pod niewidzialną okupacją jednych, a część drugich. I granica przebiega gdzieś po środku tych dwóch sąsiadów. Podsumujmy więc możliwości. Albo minister Niemiec to ignorant, albo jesteśmy tak słabi, że nikt nas nie dostrzega, albo jesteśmy okupowani, tylko o tym nie wiemy. Którą wersję Państwo obstawiacie? A może jest jeszcze inna możliwość? Piszcie w komentarzach pod filmem. Dziękuję za uwagę.